Witam bardzo serdecznie przede wszystkim pana rektora Franciszka Ziejkę, wybitnego polskiego literaturoznawcę, ale również, co tutaj szczególnie warto podkreślić, uczonego, który walnie przyczynił się do obecności kultury polskiej we Francji, w Portugalii, czym zyskał uznanie także najwyższych czynników i nie tylko naukowych, ale również politycznych tych dwóch krajów. Jest też człowiekiem, instytucją w stołecznym mieście królewskim Krakowie i z racji jego osiągnięć naukowych oraz z racji jego osiągnięć, które też mają cechy naukowe, ale przede wszystkim są związane z olbrzymim wkładem pracy organizacyjnej. Rektor Ziejka reprezentuje człowieka, który z niemożliwego stwarza rzeczy możliwe, który walnie przyczynił się do tego, że Kraków, jeżeli może być jeszcze piękniejszy, to staje się piękniejszy, a jak wiemy, zdobycie każdej złotówki jest bardzo trudne, a one jednak się zjawiają i co roku możemy podziwiać efekty pracy tak wspaniałych obywateli Rzeczypospolitej, jak rektor Franciszek Ziejka. Jest też, można powiedzieć, piewcą kultury języka polskiego. Zapewne wszyscy, przynajmniej w tej sali, zgodzą się, że z tym mamy coraz większy problem. Jesteśmy chyba coraz bardziej bezsilni wobec tego procesu, który pochłania nas i stajemy się częścią tej gorszej mowy polskiej. Myślę, że przynajmniej naszym takim wspólnym moralnym obowiązkiem jest rozmawianie o tym, dyskutowanie i znajdowanie na pewno nie przepisów prawnych, jakichś kar administracyjnych, czy tym bardziej kar kryminalnych wobec tych, którzy mowę polską mają za nic, mówiąc po polsku. Nie chodzi o używanie czy znajomość języków obcych. Chodzi o to, jak używamy języka polskiego. Przed chwilą pan rektor opowiadał o historii pierwszych kazań na odnowionej Akademii Krakowskiej w 1403 roku, kazań po polsku. I nawet zapytałem się, czy wokabularz naszego języka był na tyle już wtedy bogaty, żeby móc wygłosić kazanie, czyli pewną, używając dzisiejszego języka, opowieść teologiczną. I wiele wskazuje na to, że wybitni kaznodzieje byli zdolni mówić kazanie nie tylko po łacinie, ale już właśnie po polsku. Czyli ten nasz język był na tyle rozwinięty 6 stuleci temu, że w Akademii Krakowskiej było to możliwe. Oddaję głos naszemu dzisiejszemu wykładowcy. Panie rektorze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie profesorze, panie prezesie. Rozumiem, że na stojąco będzie wygodniej, tak? Jeżeli panu rektorowi odpowiada, bardzo proszę. Nie, bardzo proszę. Dobrze. Bo mikrofon jest znakomity. To może w ten sposób. Szanowni Państwo, na początek takie małe wyjaśnienie. Ja nie jestem językoznawcą, to znaczy tylko i wyłącznie jestem, bo mam tutaj, widzę już na sali, także znakomitych językoznawców. Natomiast ja jestem człowiekiem, który zajmował się w czasie swojej pracy, właśnie pan prezes tu wspomniał, spędziłem 8 lat na uniwersytetach francuskich i portugalskim uniwersytecie, gdzie pracowałem jako lektor języka polskiego. Z natury rzeczy byłem zobowiązany do prowadzenia zajęć także z gramatyki. Ale to, o czym chcę tutaj opowiedzieć, nie dotyczy bezpośrednio tylko i wyłącznie spraw gramatyki języka polskiego, a tak właściwie to sprawa dotyczyć będzie
właśnie obecności i stanu, kondycji naszej polszczyzny w dniu dzisiejszym. Jeśli tak, to ja może usiądę, żeby było łatwiej i żeby można sobie było spokojnie przedstawić. Zacznę, proszę Państwa, od przywołania świadectwa profesora Janusza Tazbira. Nie muszę chyba tu nikomu przedstawiać. Jeden z najwybitniejszych znawców naszej narodowej przeszłości, ogłoszoną w roku 2011, a zatem 4 lata temu, rozprawę pod tytułem Język polski, a tożsamość narodowa, zakończył taką konkluzją. Cytuję: obecnie naszemu językowi nie zagraża całkowite wyparcie przez angielszczyznę, lecz zubożenie poprzez napływ wulgaryzmów. Postulowane przez niektóre kręgi wydawanie dzieł naukowych po angielsku musiałoby doprowadzić do stopniowego uśmiercania polskiego języka naukowego. Miejmy wszakże nadzieję, że do tego nie dojdzie, a także, że przestaniemy wreszcie rozpatrywać dzieje polszczyzny w kategoriach darwinowskiej walki o byt. Strzeżmy więc jego bogactwa i czystości. Same akty prawne niewiele polszczyźnie pomogą, jeśli nie pójdzie za nimi współdziałanie społeczeństwa. Koniec cytatu. Chciałbym potraktować ten cytat jako tę konkluzję wystąpienia profesora Tazbira jako punkt wyjścia do moich tu rozważań. I chciałbym zacząć te wywody od przywołania wzmiankowanych na końcu przez profesora Tazbira aktów prawnych dotyczących naszego języka. Zatem przypomnieć należy, że na mocy artykułu 27 Konstytucji Rzeczpospolitej z 1997 roku język polski został uznany za język urzędowy w Rzeczypospolitej Polskiej. A Trybunał Konstytucyjny w dniu 14 maja tego samego 1997 roku w odpowiedzi na prośbę prezesa Najwyższej Izby Kontroli o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni artykułu 1 dekretu z dnia 30 listopada 1945 roku o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych wymienił konstytucyjne organy państwa, organy samorządu terytorialnego, terenowe organy z rządowej administracji ogólnej, instytucje powołane ustawami do realizacji określonych zadań publicznych oraz wszelkie inne organy samorządowe do bezwyjątkowego urzędowania w języku polskim. 7 października 1999 roku Parlament Polski uchwalił ustawę o języku polskim, w której zapisano, cytuję: język polski stanowi podstawowy element narodowej tożsamości i jest dobrem narodowej kultury, ale zarazem stwierdzono w tejże ustawie, że ochrona języka polskiego jest obowiązkiem wszystkich organów i instytucji publicznych Rzeczypospolitej Polskiej i powinnością jej obywateli. Koniec cytat. 3 lata wcześniej, w 1996 roku, Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało do życia Radę Języka Polskiego, która od roku 2000 działa już na mocy przywołanej wyżej ustawy o języku polskim. Zgodnie z zapisem w tej ustawie, Rada Języka Polskiego, cytuję, jest instytucją opiniodawczo-doradczą w sprawach używania języka polskiego. Przypomnę, że Rada Języka Polskiego liczy dzisiaj 39 członków z różnych dziedzin życia publicznego. W skład jej wchodzą dziennikarze, historycy, pisarze, literaturoznawcy, prawnicy, teatrolodzy, nauczyciele. Co więcej, w jej strukturach działa 9 zespołów problemowych, ponieważ nie wszyscy mają dostęp do tego dokumentu, więc przypomnę, że te zespoły to zespół dydaktyczny, zespół języka religijnego, języka prawnego, zespół terminologii informatycznej, zespół języka w mediach, języka medycznego, języka polskiego poza granicami Polski, zespół ortograficzno-onomastyczny oraz zespół kultury żywego słowa.
Rada Języka Polskiego ma obowiązek nie rzadziej niż co 2 lata przedstawiać Sejmowi oraz Senatowi Rzeczpospolitej sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego. Z przywołanych tu przeze mnie dokumentów prawnych wynika, że sytuacja właściwie języka polskiego jest uregulowana od strony prawnej. Należałoby zatem oczekiwać dobrej jego kondycji. Tymczasem pojawiają się coraz bardziej dramatyczne głosy o sytuacji języka naszego. Nestor polskich językoznawców, profesor Walery Pisarek, przewodniczący Rady Języka Polskiego, już w 1998 roku pisał: obserwujemy cofanie się polszczyzny z niektórych dziedzin życia naukowego. Może się ona również cofać w języku, w wojsku, w transporcie i w szkole. Przewidywania profesora Pisarka niestety sprawdziły się z nawiązką. Każdy z nas, niespecjalizujących się wszak w językoznawstwie, przyzna za Kazimierzem Ożogiem z Uniwersytetu Rzeszowskiego, językoznawca zajmujący się współczesnym językiem, że mamy do czynienia z czymś, co można nazwać nowym językiem polskim. Niestety nie jest to dobry nowy język. Badacz ten, badacz współczesnej polszczyzny, pisze o pojawieniu się w naszych czasach polszczyzny konsumpcyjnej, cytuję, z tysiącami wyrazów nazywających wprowadzone ostatnio do Polski często przez międzynarodowe firmy nowe produkty, nowe zjawiska, cechy, czynności związane z handlem, z wymianą, świadczeniem różnych usług i korzystania z nich. Okazuje się, że coraz silniejszą pozycję zajmuje także polszczyzna związana z potężnym przemysłem medialnym, produkującym, jak pisze Ożuk, na sprzedaż teksty kultury masowej. Co więcej, do życia naszego publicznego, ale coraz częściej także prywatnego, wkracza polszczyzna zamerykanizowana, czy też zanglicyzowana. Zyskuje ona wsparcie ze strony tak zwanej polszczyzny unijnej, o czym jeszcze będę mówił, czyli polszczyzny powstałej po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej w roku 2004, a będącej dziełem głównie urzędników tak zwanych unijnych, wprowadzających porażającą starsze pokolenie Polaków terminologię. Nie wolno zapominać, że coraz widoczniejsze miejsce w życiu Polaków zajmuje także polszczyzna zrodzona z tak zwanej poprawności politycznej, która nie pozwala używać słów uznawanych, cytuję tutaj, za opresyjne wobec człowieka lub grupy. Do tego wykazu odmian współczesnego języka polskiego należałoby dodać jeszcze wiele innych, związanych z różnymi subkulturami czy podkulturami. Znaczący udział w psuciu urody języka polskiego, a to mnie głównie interesuje, piękno i uroda języka, mają coraz liczniejsze w naszym życiu publicznym korporacje, które wytworzyły nawet swój własny hermetyczny żargon. Pisząca przed kilkoma laty o tym żargonie Aleksandra Gumowska nazwała ten żargon korpomową. Na dobrą sprawę żargon ten niedaleko jednak odbiega od żargonu wojskowego. Żargony te przypominają także inne, jak chociażby żargon więzienny, który i tak dalej. Gwałtowną falą wlewa się w naszą polszczyznę zjawisko, które właśnie językoznawcy nazywają intertekstualnością, czyli język złożony z zapożyczeń, z klisz, cytatów, przytoczeń, nawiązań, będący jednym z owoców bardzo modnego w kręgach elity intelektualnej postmodernizmu. A stąd niedaleko już do traktowania języka jako swoistej zabawy, do jego karnawalizacji. Niestety niechlubny udział w niszczeniu piękna języka polskiego mają media, które stały się potężnym orężem w walce o rząd dusz w narodzie. Wśród nich szczególne miejsce zajmują
szukające za każdą cenę czytelników niektóre pisma, które jeszcze nie tak dawno nazywano bulwarówkami czy też brukowcami, a dzisiaj nazywają się oczywiście tabloidami. Wielu badaczy podkreśla, że znaczna część mediów straciła już swoją służebną rolę informacyjną, czy edukacyjną, czy opiniotwórczą, słowem kulturową misyjność względem społeczeństwa, a stała się potężnym instrumentem ogłupiania społeczności, przynoszącym polską płaską rozrywkę, polegającą głównie na powtarzaniu wzorów obcych. To cytat z jednego z badaczy. Obserwacje językoznawców znajdują potwierdzenie wśród tych, którzy kochają język i widzą jego coraz gorszą kondycję. Nieledwie na każdym kroku przekonujemy się, że w nasze życie potężną falą wlewa się straszliwie zepsuty język ludzi z marginesu społecznego. Coraz częściej stajemy bezradni wobec agresji językowej, z jaką spotykamy się na ulicy, w tramwaju, w autobusie, na stadionach sportowych, a nawet, i tu trzeba to stwierdzić z bólem, w literaturze, którą do niedawna nazywano jeszcze literaturą piękną. Nie będąc językoznawcą, nie zamierzam wkraczać głębiej w skomplikowane przyczyny zachodzących przemian w naszym języku. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że na dobrą sprawę to prawie wszyscy uczestniczymy w psuciu naszego języka. Czy bardzo wielu z nas. Oto przykład, który jednak u mnie wywołuje prawdziwą alergię, by nie rzec, że bardzo złe emocje. To jeden z wielu przykładów, które tu chcę przywołać. Chodzi o nagminnie dziś występujące zjawisko, które chętnie nazwałbym po prostu zarazą. Chodzi o nieodmienianie imion i nazwisk w naszym języku urzędowym, a także o coraz częściej w języku potocznym. Z czasów studenckich jeszcze, a studiowałem w latach 58-63, pamiętam beznadziejną, jak się okazało, wojnę, jaką przez wiele lat prowadził nieżyjący już profesor Tadeusz Ulewicz, znakomity znawca literatury i kultury staropolskiej, który w indeksach studentek polonistyki systematycznie poprawiał ich nazwiska, wpisując odpowiednie końcówki, Ówna albo Anka. W powszechnym odbiorze wszyscy uważaliśmy, że jest to jeszcze jedno dziwactwo, nieszkodliwe dziwactwo profesora Ulewicza. Choć dziś wiem, że na początku lat 50. XX wieku toczyła się jeszcze zażarta walka o odmianę nazwisk kobiet zamężnych i panien. I że językoznawcy prowadzili ową wojnę także i w piśmie. Mógłbym przywołać tu z przypisów, że w tej wojnie o żeńskich formach tytułów i nazw zawodów prowadziły, te wojny prowadziły z jednej strony pani profesor Obremska-Jabłońska, Eugeniusz Pawłowski, dalej oczywiście także i Kazimierz Nicz, który właśnie upominał się zdecydowanie o zachowanie owych końcówek odpowiednich dla kobiet. Językoznawcy, jak powiadam, zjawisko to dostatecznie już rozpoznali i opisali. Ale rzecz w tym, że nie wszyscy są zgodni co do tego, jakie należy przyjąć w tym wypadku rozwiązania. Chodzi o owe stosowanie w nominatywie nazwiska i imiona. W 1999 roku profesor Irena Bajerowa, profesor z Uniwersytetu Śląskiego, skądinąd córka znakomitego także językoznawcy profesora Zenona Klemensiewicza, swój artykuł w tej sprawie zatytułowała, cytuję, wstyd nie odmieniać nazwisk. Przypominając zaś, że odmiana rzeczowników jest prastarą właściwością języka polskiego, profesor Bajerowa oświadczała w imieniu działającej przy Komitecie Językoznawczym Polskiej Akademii Nauk Komisji Kultury i Języka, że nieodmienianie nazwisk
to nieprzyjemne błędy, w szczególny sposób obrażające podstawowe zasady języka polskiego, a częste niestety w języku oficjalnym, który powinien stanowić wzór poprawności. Koniec cytatu. Przed 2 laty badająca te sprawy Halina Kurkowa z Uniwersytetu Jagiellońskiego zauważyła, że to zjawisko uległo gwałtownej dynamizacji po roku 1989. Najpierw pojawiło się w kancelaryjnym wariancie języka pisanego, a potem przeszło już do języka mówionego. Dziś coraz częściej występuje w środowisku prawniczym. Cytowana badaczka wyjaśnia przy tym, że na taką postawę omawianej grupy zawodowej decydujący wpływ mają czynniki prawno-administracyjno-urzędowe traktujące nazwisko jako rodzaj identyfikatora. Z takiego stanu rzeczy wcale jednak nie musi wynikać przekonanie, że w świecie prawniczym nazwisko powinno mieć stałą, niezmienną postać. Owszem, wśród prawników, bo znajduje się tutaj w Trybunale Konstytucyjnym, a zatem wśród prawników, szczególnie młodszego pokolenia, rzeczywiście istnieje obawa, że błędne zrekonstruowanie mianownika nazwiska z form przypadków zależnych pojawiających się w różnego typu pismach prawniczych, jak wezwanie, zawiadomienie, pełnomocnictwo, nakaz zapłaty, umowa sprzedaży, uzasadnienie wyroku, że może mieć skutki prawne i grozić określonymi konsekwencjami. Ale w tej właśnie grupie prawników, w tej grupie zawodowej wciąż nie brak osób aprobujących odmianę imion i nazwisk i stosujących ją w praktyce. Okazuje się, że w środowisku prawniczym utarło się przekonanie, że obecnie w polszczyźnie ogólnej norma albo nakazuje odmieniać nazwiska, albo pozostawiać je w formie nieodmiennej. Potwierdzeniem takiego myślenia są pytania sędziów kierowane w trakcie rozpraw sądowych do radców prawnych czy adwokatów, czy w swojej praktyce prawniczej odmieniają nazwiska, czy pozostawiają je w formie mianownika. Po stosownej deklaracji sędzia w dyktowanym protokolance tekście wymienia nazwiska w postaci mianownikowej lub w formie fleksyjnie przekształconej. Jak widać, część z prawników znalazła rozwiązanie, dzięki któremu nie wszędzie i nie zawsze dokonuje się gwałtu na języku. Co więcej, przywołane w środowisku tym rozwiązanie w moim przekonaniu pozwala pójść dalej. Sądzę, że dla sprostania wymaganiom prawno-administracyjno-urzędowym, jak to właśnie cytowałem tutaj, wystarczyłoby wszak, aby sędzia podał do protokołu przy pierwszym wymienieniu nazwiska jego formę mianownikową, a potem, aby już używał takich końcówek fleksyjnych, jakich wymaga nasz system gramatyczny. Nie wiem, czy tak się stanie, ale przywołane wyżej rozwiązanie zdaje mi się być zapowiedzią dobrych zmian. Mówię tu o tym zjawisku w środowisku prawniczym. Należałoby oczekiwać, że w ślady owych mądrych prawników, którzy potrafili uporać się, przynajmniej część z nich, z problemem odmieniania czy nieodmieniania nazwisk, poszli inni. Aby poszli tą drogą urzędnicy administracji rządowej i samorządowej, ale nade wszystko, aby tą drogą poszli wciąż przecież cieszący się niemałym autorytetem w swoich środowiskach księża. Wiadomo, że Kościół katolicki posiada niekwestionowane zasługi w dziele rozwoju i obrony naszego języka polskiego w epoce głównie narodowej niewoli. Wystarczy sięgnąć do kilku chociażby prac tego zakresu, aby się o tym przekonać. Także i dzisiaj jest on nadal potężną siłą kształtującą współczesną polszczyznę i wywierającą ogromny wpływ na kierunek jej ewolucji. Tym większe jego znaczenie, że po Soborze Watykańskim II Kościół w Polsce podjął zabiegi w celu współcześnienia języka komunikacji z wiernymi. Proces ten otrzymał bardzo mocne wsparcie ze strony papieża Jana Pawła II, który głosił Słowo Boże rodakom piękną, niekiedy wręcz porywającą polszczyzną. A dzisiaj nie tylko językoznawcy zajmujący się językiem Kościoła, ale także zwyczajni wierni zwracają uwagę na nie zawsze szczęśliwe próby uwspółcześnienia języka, którym posługują się księża w czasie kazań.
Szczególnie bolesną sprawą jest ich uleganie modnej tendencji nieodmieniania nazwisk, coraz częściej także imion. Problem to tyle niezrozumiały, że ogłaszając tak zwane wypominki listopadowe albo też niedzielne ogłoszenia, nie powinni mieć oni obawy o to, że po odczytaniu danego nazwiska wiernego w dopełniaczu czy w bierniku, że słuchacze nie zrozumieją, o kogo chodzi. Przecież ci słuchacze to sąsiedzi, krewni lub znajomi tych wiernych, o których ksiądz mówi z ambony. A ci jednak w języku potocznym odmieniali ci słuchacze właśnie wierni, a także ci zmarli i nazwiska, i imiona. Tymczasem okazuje się, że księża tych imion nie odmieniają, przede wszystkim nie odmieniają nazwisk. W niedzielę ostatnią byłem na mszy w Wysowej i oczywiście to jeden z przykładów takich, gdzie tam ksiądz proboszcz jest i wygłaszał kolejne tam właśnie komunikaty o mszach zamówionych i okazuje się, że oczywiście, kiedy mnie nie widział, bo on już wie, że ja na tym punkcie choruję, że to oczywiście odmieniał wszystko imiona, że msza święta za świętej pamięci Józef Ziejka, powiedzmy. Ale potem, kiedy zobaczył, że jestem już na sali, to zaczął odmieniać nazwiska, chociaż imiona, natomiast nazwiska jednak zostawił. Więc jak powiadam, to jest choroba, która jest opanowała szczególnie młodsze pokolenie księży, bowiem jak jedna z badaczek pisze, że księża starszego pokolenia jest bardziej staranna niżeli księża młodzi. Obserwacja ta pozwala stwierdzić, że profesorowie kształcący kleryków w seminariach duchownych nie widzą w tym nadużyciu językowym problemu. Może dlatego, że sami postanowili się zmodernizować. Sprawa jest o tyle niezrozumiała, że w środowisku tym wystarczyłby przecież okulnik zarządzającego diecezją biskupa, aby jego podwładni przestali obrażać smak językowy, a w konsekwencji, aby przestali grzeszyć przeciw ukształtowanej w ciągu wielu wieków tradycji kościelnej i językowej. Wielką popularność nie tylko wśród językoznawców zyskał przed laty profesor Michał Głowiński tutaj z Instytutu Badań Literackich w Warszawie, znakomity historyk i teoretyk literatury, który już w latach 80. zajął się i szczegółowo opisywał tak zwaną nowomowę z czasów PRL-u. Wydawało się, że ten wprowadzony do światowego piśmiennictwa przez George'a Orwella twór językowy, czyli nowomowa, że odszedł definitywnie w niepamięć. Niestety wszystko wskazuje na to, że odżywa on dzisiaj jako język urzędowy ze wzmożoną siłą i że jest nie mniej groźny jak w czasach PRL-u. Cytuję. Urzędnicy nie umieją lub nie chcą pisać prostym językiem. Tworzą teksty hermetyczne. Czytam w Rzeczpospolitej z kwietnia 2013 roku. Niestety, pod groźbą odrzucenia naszych zabiegów w takiej czy w innej sprawie, o załatwienie jakiejś zapomogi czy dotacji, większość z nas zgadza się na uprawianą przez urzędników nową mowę. Co więcej, sami zaczynamy się nią posługiwać. Zjawisko to przybiera na sile od mniej więcej 10 lat, kiedy przy naszym języku zaczęli majstrować urzędnicy unijni, wprowadzający do powszechnego obiegu nazewnictwo i zwyczaje językowe, które jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 Halina Walasek nazwała, cytuję, polskim eurożargonem. Presji tych urzędników ulegają bez oporu pracownicy właściwie wszystkich stopni administracji państwowej i samorządowej, od kancelarii ministerialnych po urzędy wójta czy burmistrza. Oczywiście podobnie postępują zwykli obywatele występujący ze znacznie słabszej pozycji petenta. I nic tu nie pomagają akcje choćby tak piękne, jak mocno swego czasu nagłośniony pierwszy kongres języka urzędowego, zorganizowany z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich w siedzibie Senatu Rzeczpospolitej w dniach 30-31 października 2012 roku. Organizatorzy tego kongresu wybrali sobie nawet piękne hasło, pod którym obradowali. Cytuję, język urzędowy przyjazny obywatelom. W
kongresie wzięło udział wielu znanych językoznawców oraz publicystów. Informacje o nim podały główne dzienniki, ale rzecz w tym, że kongres nie przyniósł spodziewanych owoców. Owszem, uczestnicy jego przyjęli deklarację końcową, w której wyrazili przekonanie, cytuję, że potrzebna jest poprawa jakości polskiego języka urzędowego pod względem zrozumiałości, przystępności oraz kultury wypowiedzi. Dalej, w tymże dokumencie oświadczyli, że urzędnicy, którzy tworzą teksty, powinni dołożyć wszelkich starań o ich zrozumiałość, poprawność, estetykę oraz o formułowanie treści z szacunkiem dla odbiorców. Autorzy deklaracji zgodzili się wreszcie co do tego, że urzędnicy powinni posiadać, cytuję, znajomość polszczyzny na poziomie gwarantującym skuteczną i poprawną komunikację. I na tym właściwie wszystko się skończyło. Zapowiedziany drugi kongres języka urzędowego już się nie odbył. Fala nowej odmiany nowomowy opanowuje także nasze uniwersytety. W innej nieco formie, ale muszę o tym tutaj także powiedzieć, bo uniwersytety w moim przekonaniu powinny stać na straży piękna naszego języka, a stały się, czy też stają się posłusznym w ręku władz ministerialnych narzędziem niszczenia naszego języka. Pisał niedawno, przed paroma tygodniami na łamach forum akademickiego Jerzy Tramer, profesor geologii z Uniwersytetu Warszawskiego, cytuję. Nowomowa przebrana w szaty prawa kwitnie, pączkuje, napiera. Kształtuje wciąż nowe fragmenty rzeczywistości z koszmaru sennego, odciąga pracowników od ich właściwych zadań, krępuje rozwój przy akompaniamencie ciągłego mówienia o innowacyjności, utrudnia innowacyjność. Koniec cytatu. Twierdzenie to profesor Tramer opatrzył takim komentarzem. Cytuję. Pisanie programów z uwzględnieniem KRK, czyli Krajowych Ram Kwalifikacji, zmarnowało i nadal marnuje tysiące godzin pracy nauczycieli akademickich. Upokarza ich pracą pozbawioną sensu i przymusowym wprowadzaniem absurdu do przybytków racjonalności i laboratoriów krytycyzmu, jakimi zgodnie ze swoją rolą bywały uczelnie przed rządami nowomowy. Koniec cytatu. Z kolei Jerzy Kwaśniewski, profesor socjologii z Uniwersytetu Warszawskiego, zmiany w języku nauki nazwał po prostu naukowym partactwem. W artykule ogłoszonym w roku 2014 na łamach wydawanego przez Uniwersytet Warszawski prestiżowego czasopisma Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja dowodził on, że cytuję, że wielu autorów wielokrotnie zwracało uwagę na psucia języka polskiego, także języka polskiej nauki przez pseudonaukowe słowotwórstwo, makaronizmy i pokraczne, błędne kalki z języków obcych, głównie z języka angielskiego. Dla uzasadnienia tego stwierdzenia przywołał szereg przykładów z socjologii, a także kryminologii, penologii, z nauk o bezpieczeństwie. Nie będę się nad tym dalej rozwodził. Niestety wszystko wskazuje na to, że tego typu wystąpienia przypominają przysłowiowe głosy na puszczy. Dowodzi tego między innymi następujący fakt. Oto przed kilkoma miesiącami na łamach internetowego tygodnika Polskiej Akademii Umiejętności, Pauza, wszyscy z Państwa znają, bo zapewne. Przetoczyła się bardzo żywa dyskusja na temat działalności powołanego do życia w roku 2010 ustawą sejmową Narodowego Centrum Nauki. Chodziło w tej dyskusji o wprowadzenie przez Radę tego centrum zasady, zgodnie z którą nie tylko matematycy czy fizycy, bo to naturalne i uzasadnione, ale także poloniści, czyli badacze języka polskiego i polskiej literatury, obok nich zaś historycy badający przeszłość polskiego narodu, etnografowie badający polski folklor i wszyscy inni humaniści, że wszyscy muszą sporządzać pełny opis wniosku o przyznanie dotacji na badania w języku angielskim.
można zrozumieć, ja w pełni rozumiem dbałość członków Rady Narodowego Centrum Nauki o międzynarodowy charakter naszej nauki. Gdyby chodziło, w moim przekonaniu, o obowiązek ogłaszania wyników finansowanych przez NCN badań w języku kongresowym. Ale żądanie od językoznawcy zajmującego się gramatyką historyczną języka polskiego lub od literaturoznawcy analizującego wersyfikację poetów romantyzmu polskiego, aby pisali wnioski o dotacje na swoje badania w języku angielskim, przypomina mi jako żywo znaną chyba wszystkim jeszcze ze szkoły podstawowej żonę modną Ignacego Krasickiego. Dyskusja na ten temat, która przetoczyła się na łamach pauzy, chwilami bardzo ostra, przeszła już do historii, a zasady przyjęte przez Radę Narodowego Centrum Nauki pozostały nienaruszone. Podobnych przykładów bezsiły w obliczu zjawiska niszczenia języka narodowego można przywołać wiele. Ale przecież nie o epatowanie tymi informacjami tutaj chodzi. Uważam, że trzeba szukać sposobu choćby na częściowe zahamowanie tego zjawiska. Na pewno prostych lekarstw na tę chorobę nie ma. Jedno jest pewne. Językoznawcy, na których z racji zawodowych spoczywa obowiązek dbałości o czystość i urodę naszej polszczyzny, sami nie są w stanie powstrzymać postępującego procesu niszczenia języka, chociażby jak pan profesor tutaj obecny. Stwierdzenie to jest o tyle zasadne, że wielu z nich swoją rolę jednak w nauce, nie mówię o obecnych na sali, ale innych językoznawcach, że wielu z nich rozumie swoją rolę bardzo wąsko, jako obserwatorów czy też dokumentalistów skrupulatnie odnotowujących zachodzące w języku zmiany. Obce tym ludziom jest pojęcie strażników piękna zaklętego w języku. Do akcji ratowania urody polszczyzny powinni zatem włączyć się inni. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że język jest tworem żywym, zmieniającym się, że nie ma sposobu na to, żeby nagle określoną decyzją powstrzymać owe zmiany. Ludzie zainteresowani jego stanem wiedzą także, że błędy językowe po pewnym czasie, z chwilą, gdy wejdą trwale do użytku, stają się językową normą. Pojawiają się już później te błędy jako norma językowa w kolejnych wydaniach słowników. Wiem, że żyjemy w świecie globalizacji, w którym dominującą rolę odgrywa język angielski. Bowiem, wiadomo, potwierdziła to pani profesor Elżbieta Mańczak-Wolfeld w jednym ze swoich tekstów, że około 400 milionów ludzi używa dzisiaj języka angielskiego jako rodzimego, a około 2 miliardy posługuje się tym językiem jako językiem obcym. W tej sytuacji rzeczą naturalną stają się zapożyczenia z tego języka i ich asymilacja. I procesów tych nikt nie jest w stanie powstrzymać. Rzecz sprowadza się w moim przekonaniu do podjęcia takich zabiegów, które by odpowiednio pokierowały tymi procesami, minimalizując w miarę możliwości niepożądane skutki zachodzących zmian. Jaką drogą pójść do tak wyznaczonego celu, ratując przy okazji przed ostateczną zagładą tysiące pięknych słów, dziś właściwie skazanych na wyrugowanie ze słownika współczesnego Polaka? W 1996 roku trzy panie, pani Kwiryna Handke, Hanna Popowska-Taborska oraz Irena Galsterowa przygotowały, jak w podtytule swojej książki napisały, rzecz o odchodzącym słownictwie. Książka nosi tytuł Nie dajmy zginąć słowom. Na ponad 300 stronach badaczki zebrały olbrzymi materiał słów, jak piszą, skazanych na śmierć. A przecież nierzadko wielkiej urody. Z przygotowanego przez autorki tego wielkiego zespołu słów definitywnie odchodzących z użycia chciałbym tu przywołać chociażby kilkanaście. Bałamut, brewerie, brukowiec, chodaki, dyrdymały, huncwot, kiepcz,
koszałki, opałki, kufer, nic poń, onegdaj, potańcówka, błogosławiony stan, spiżarka, starozakonny, ulicznik i tak dalej, i tak dalej. W grudniu 1992 roku Towarzystwo Naukowe Warszawskie zorganizowało bardzo ważną konferencję pod nazwą Normalizacja języka w krajach Zachodu. Lektura materiałów przygotowanych na tę konferencję jest bardzo pouczająca. Okazuje się, że istnieje bardzo zróżnicowane podejście do problemu normalizacji w poszczególnych obszarach językowych. W Anglii zdecydowanie dominuje liberalna postawa wobec języka, choć podporządkowana wzorcom. Te wzorce narzucały elitarne szkoły publiczne w Eton, w Harrow, Rugby, Winchester, a przede wszystkim te normy językowe narzucały dwa uniwersytety, Oxford i Cambridge. Liberalna postawa Anglików kłóci się w sprawach języka, kłóci się nieco ze stanowiskiem Amerykanów, z których wielu jest przekonanych, jak pisze badacz, o umieraniu języka angielskiego. Z kolei posługujący się językiem francuskim mieszkańcy Francji, Belgii, Szwajcarii i Kanady przyjmują zdecydowanie odmienną od Anglików postawę wobec zmian zachodzących w języku. Jak pisał Jerzy Pieńkos, w krajach francuskojęzycznych powszechnie uważa się, że demokratyzacja instytucji państwowych i społecznych jest sama w sobie dobrym zjawiskiem. Z wyjątkiem jednak demokratyzacji języka. Żąda się tam, aby język był niemal niezmienny i równie szanowany przez wszystkie warstwy społeczne. Koniec cytatu. Taka postawa Francuzów i ich pobratymców językowych posiada swoje uwarunkowania historyczne. Szczycą się oni nieprzerwanym istnieniem w Paryżu, założone jeszcze przez kardynała Richelieu w 1635 roku za czasów króla Ludwika XIII, Akademii Francuskiej, która od początku swojego istnienia czuwała i nadal czuwa nad zachowaniem kształtu języka francuskiego. Mimo upływu wieków, Akademia śledzi ewolucję języka, zabiega też o utrzymanie wysokiego jego poziomu. Opracowuje słownik Akademii Francuskiej, Dictionnaire de l'Académie Française, w którym podaje normy językowe i zalecenia poprawnościowe. Ustala też terminologię specjalistyczną. Jest ona bardzo niechętna zapożyczeniom z angielskiego czy amerykańskiego. W obronie ducha języka francuskiego, Génie de la langue, Francuzi powołali także szereg innych instytucji i stowarzyszeń mających na celu dbać o właściwą terminologię. Francja jest krajem o najwyższym stopniu interwencjonizmu rządowego w zakresie języka. W ostatnim ćwierćwieczu, czyli w latach pod koniec wieku XX, utworzono tam wiele nowych organizacji, towarzystw, stowarzyszeń, agent publicznych, często wspieranych i finansowanych przez rząd. W 1966 roku powołano tam do życia Wysoki Komitet do Spraw Języka Francuskiego, Comité de la Langue Française, który z kolei utworzył resortowe komisje terminologiczne, złożone z przedstawicieli administracji publicznej i kompetentnych osobistości ze świata nauki i kultury. Sporządzają one inwentarze luk i potrzeb terminologicznych, proponując terminy niezbędne dla nazwania nowych osiągnięć technicznych i naukowych albo dla zastąpienia zapożyczeń z języków obcych. Prace tych komisji uzyskują na szczeblu rządowym formę rozporządzeń terminologicznych. To są słynne arrêtés de terminologie. Mają one moc obowiązującą na terenie całego kraju i zawsze są sygnowane przez ministra edukacji narodowej. Obserwatorzy wprowadzanych we Francji zasad mówią często o szowinizmie językowym, nawet o nacjonalizmie językowym, o usiłowaniach za wszelką cenę dyrygowania językiem, a nawet o zamachach na wolność jednostki. A z drugiej strony nie sposób nie zgodzić się z opinią właśnie przywołanego wyżej profesora Pieńkosa, który napisał, cytuję, jakakolwiek byłaby zasadność i trafność krytycznych uwag pod adresem tych legislacji, to uważa się jednak, że uprawnienia rządu do wkraczania w sferę językową mają swój walor
Ich celem jest powstrzymywanie postępującej degradacji języka francuskiego. Wyrażany jest pogląd, że ustawodawstwo to, mające rangę rządową, normalizuje również proces wzbogacania terminologii. Po raz pierwszy w historii języka francuskiego uczyniono obecnie z języka pojęcie prawne. Koniec cytatu. Dzięki temu wspomniane rozporządzenia otwierają dla sądów i administracji publicznej we Francji szerokie możliwości interpretacji, definiowania i orzecznictwa w duchu narodowym i państwowym. Efekt psychologiczny tych aktów prawnych we Francji i poza jej granicami, szczególnie w krajach francuskojęzycznych, też nie jest bez znaczenia. I jeszcze trzeci przykład. Postawa Niemców w zakresie polityki wobec języka zdecydowanie różna jest od postawy Francuzów. Okazuje się, że Niemcy nie posiadają jednolitej normy językowej. Zdecydowały o tym przesłanki historyczne. Badacze stwierdzają, że mamy w tym wypadku do czynienia bądź to z dialektami, bądź z tak zwanym językiem potocznym. I jak podaje badacze, za pomocą języka potocznego porozumiewa się w około 95-98% Niemców. A wreszcie posiadamy także tak zwany język standardowy, czyli literacki. Co znamienne, nawet w zakresie tego języka standardowego nie istniała w Niemczech jedna norma językowa. Tu tkwią źródła dużego liberalizmu Niemców w stosunku do języka. Nie posiadają oni takich instytucji władzy językowej jak Francuzi. Owszem, w 1949 roku powołali do życia Niemiecką Akademię Języka i Literatury w Darmstadt, a w 1964 roku Instytut Języka Niemieckiego w Mannheim. Ale obie te instytucje posiadają jednak charakter czysto badawczy, nie normalizujący, tylko badawczy. Pokazują, jakie są zmiany w języku. Okazuje się jednak, że w zakresie normalizacji języka niemieckiego najwięcej ma do powiedzenia wydawnictwo słownikowe, słowników Dudena w Mannheim. Jak pisze Józef Wiktorowicz, cytuję, z jednej strony redakcja Dudena dostarcza opisu językowego, z drugiej autorzy słowników formułują oceny konkretnych przykładów użycia języka. Koniec cytatu. Zachowując daleko idący liberalizm w zakresie normalizacji języka, Niemcy właściwie mają tylko jedno kryterium doboru nowego słownictwa. Tym kryterium jest zrozumiałość wprowadzanego terminu. W związku z czym zaleca się unikanie wieloznaczności i precyzję w formułowaniu tekstów. Natomiast odrzuca się wiele innych kryteriów jako taki niepotrzebny balast utrudniający porozumiewanie się. Nie wchodząc w dalsze rozważania na temat normalizacji języków w Europie i Ameryce, czy powiedzmy języka hiszpańskiego, portugalskiego, bo portugalska odmiana i brazylijska, czy w języku włoskiego, trzeba stwierdzić jedno. Sytuacja naszego języka polskiego odbiega od sytuacji języków zachodnich. Ze względu na przywołane na początku tego mojego tu wystąpienia tekstu prawne rozwiązania, najbliżej nam prawdopodobnie do sytuacji, jaka istnieje we Francji. Rzecz w tym jednak, że o ile decyzje różnych organów państwowych w zakresie języka francuskiego są prawnie potwierdzone, to u nas Rada Języka Polskiego, najwyższy organ językowy, z mocy ustawy, cytuję, jest instytucją opiniodawczo-doradczą w sprawach używania języka polskiego. A zatem Rada może na wniosek bądź to ministrów, ministra kultury, edukacji i szkolnictwa wyższego, bądź też prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy wreszcie prezesa Polskiej Akademii Nauk, a także z własnej inicjatywy, Rada zgodnie z tą ustawą może wyrażać opinię o używaniu języka polskiego w działalności publicznej, ale niczego Rada ta nie może nakazać. Przez ustawodawcę została ta Rada w moim przekonaniu i głębokim przekonaniu postawiona w bardzo trudnej sytuacji. Bo powtarzam, Rada może wydawać opinię o danym zjawisku językowym, ale nie posiada mocy sprawczej w egzekwowaniu wniosków płynących z owych opinii. Wydaje mi się, że czas byłoby pomyśleć
o takie uregulowanie możliwości wyposażenia Rady Języka Polskiego w mocniejsze uprawnienia. Nie chciałbym wprowadzać do nas z rozwiązań francuskich, ale żeby na przykład opinie Rady Języka Polskiego, te opinie były wiążące dla odbiorcy. Wspomniałem już o tym, że wielkie problemy językowe rodzi samoistna twórczość urzędników centralnych, w tym unijnym. Wydaje mi się, że byłoby bardzo pożądane rozwiązanie dające możliwość weryfikacji ważnych dokumentów państwowych przez powołane przez Radę Języka Polskiego odpowiednie komórki językowe działające na przykład przy poszczególnych organach władzy centralnej, łącznie z Urzędem Legislacji Rządowej, Państwowej. Proszę Państwa, gdybyśmy mieli taką komórkę językową w każdym z tych ministerstw, czy też właśnie w Urzędzie Legislacji, nie czytalibyśmy tych straszliwych horrorów, z którymi się spotykamy na co dzień z naszym, kiedy czytamy, powiedzmy, wnioski o unijne, czy o dofinansowanie takie czy inne. Sytuacja, powtarzam, języka polskiego skłania do podjęcia przede wszystkim szerokiej akcji promującej jego poprawność. Wielką rolę powinny odegrać w tym media, ale co do tego mam, nie mam złudzeń. Poza chyba tylko Polonią czy niektórymi programami, właściwie nie mam złudzeń, żeby tutaj można spodziewać się akcji promującej poprawność języka. Nade wszystko jestem przekonany, że potrzebne jest, ja to tak nazywam, pospolite ruszenie ludzi kochających piękny nasz język. W drugiej połowie XIX wieku, w epoce bardzo trudnej, kiedy Polski na mapie nie było, kiedy w trzech zaborach język był psuty, był skażony przez język urzędowy, przez inwazję germanizmów i rusycyzmów, pojawili się przecież w życiu publicznym ludzie, którzy z własnej woli zaczęli walczyć ze skażeniem języka polskiego. Będę o tym mówił za tydzień na sesji naukowej w Krakowie. O takich ludziach jak Fryderyk Skobel, profesor medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim, który ogłosił kilka prac, na przykład o zepsuciu języka polskiego w dziennikach i w mowie potocznej, osobliwie w Galicji, spostrzeżenia i uwagi. 1870. Albo o skażeniu języka polskiego w dziennikach i w innych pismach, osobliwie w Galicji, spostrzeżenia i uwagi. Poczet drugi, 74. Doczytałem się, szukając materiałów do tamtego drugiego referatu, że istnieje jeszcze trzeci poczet tych prac, które przygotował Fryderyk Skobel. Ale on nie był jedynym. O innych krakowskich pominę. Ale na przykład tu w Warszawie działał Aleksander Walicki, publicysta, który przygotował, zebrał i wydał w 1986 roku błędy nasze w mowie i piśmie ku szkodzie języka polskiego popełnione przez prowincjonalizm. Czy wreszcie, przypomnę tu nazwisko Józefa Bliźnińskiego, wielu zapewne z Państwu znanego jako właśnie dramatopisarza, komediopisarza, który przez całe życie zbierał materiały dotyczące zbierał barbaryzmy, jak to napisał, barbaryzmy i dziwolągi językowe w 1988 roku wydane. Dziwolągi językowe. Rzecz polegała na tym, jeśli pan prezes pozwoli, ja już kończę, że jeśli poprzedni autorzy, Skobel czy tam powiedzmy Walicki, podawali cytaty, ale nigdy nie podawali autora, nazwiska, to Józef Bliźniński w swojej książce cytuje po nazwiskach, kto jakie błędy popełnia. Tego jest kilkaset stron. I to jest książka o dziwolągach językowych, kalkach językowych przejmowanych, o barbaryzmach w naszym języku. A zatem może nadeszła pora na to, aby znaleźli się i dzisiaj naśladowcy tych ludzi. Uważam, że wielką rolę mogą tu odegrać instytucje cieszące się wciąż wysoką renomą w polskim społeczeństwie, czyli uniwersytety, Polska Akademia Nauk, czy Polska Akademia Umiejętności.
Mogłyby one podjąć obliczoną na lata akcję tworzenia w społeczeństwie polskim pewnego rodzaju snobizmu, w tym rozumieniu tego słowa, które nadał temu słowu Stefan Żeromski. Mogłyby te instytucje walczyć o taką swoistą modę na posługiwanie się dobrą polszczyzną. A może, to już jak powiadam, to są pomysły, które jako konkluzję chciałbym tu przedstawić. A może należałoby podjąć pracę nad słownikiem języka polskiego, który by był nie tylko słownikiem poprawnej polszczyzny, bo tych mamy sporo, ale który by pokazywał możliwości stosowania polskich odpowiedników dla słów pochodzących ze szkodliwych dla urody naszej polszczyzny żargonów korporacyjnego, wojskowego, szkolnego, urzędniczego itd. A dlaczego? I tutaj pod adresem już Wysokiego Trybunału Konstytucyjnego. Apel. A dlaczego nie pomyśleć o zorganizowaniu spotkania członków Rady Języka Polskiego z członkami Episkopatu Polskiego Kościoła Katolickiego? Pamiętając o zasługach Kościoła dla rozwoju i obrony języka polskiego w przeszłości, można by w czasie takiego spotkania zachęcić hierarchów do wydania odpowiednich zaleceń, choćby w sprawie odmiany nazwisk i imion w komunikatach kościelnych. Ale zarazem do przedstawienia prośby im o wprowadzenie odpowiednich zaleceń w zakresie przyszłego kształcenia kleryków w seminariach duchownych z pełnym poszanowaniem zasad poprawnej polszczyzny w kaznodziejstwie. Może by Trybunał Konstytucyjny ze względu chociażby na lokalizację swojej siedziby wystąpił właśnie w roli powiedzmy takiego inicjatora takiego spotkania. Proszę Państwa, kończę. Według Narodowego Spisu Powszechnego w Polsce mieszka dzisiaj obecnie prawie 37 milionów ludzi, osób deklarujących polską narodowość. Stowarzyszenie Wspólnota Polska szacuje liczebność Polonii na od 18 do 20 milionów osób. Świadomość istnienia tej rzeszy Polaków, uważam, nakłada na nas wielką odpowiedzialność za to, aby nasi potomkowie nie wyrzekli się naszej narodowej kultury, naszej pięknej polszczyzny, aby nasz polski język nie stał się, jak niektórzy przewidują to, cytuję tutaj, aby nasz piękny język nie stał się znaczącym dialektem słowiańskim albo też językiem wymierającym. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie rektorze, dziękuję za piękny wykład wygłoszony z prawdziwą pasją uczonego. Na początku było słowo. Oddałbym swoją roczną pensję prezesa Trybunału Konstytucyjnego, żeby wiedzieć, jak ono brzmiało. Myślę, że mogło brzmieć zobacz, pójdź, może masz. Zastanawiam się, czy to pierwsze słowo wypowiedziała kobieta do mężczyzny, czy mężczyzna do kobiety? Raczej obstawiam to pierwsze. Moc tego pierwszego słowa, potęga, myślę, że jest wręcz kosmiczna, bo bez słowa nie byłoby człowieka, nie byłoby społeczeństwa, nie byłoby kultury, gospodarki. Jak mówił pewien samorządowiec w Białymstoku, byłoby nic. Jakoś ci, którzy by przypominali bardziej człowieka niż naszych braci mniejszych małpy, jakoś by się ze sobą komunikowali, ale tak naprawdę byłoby nic. I kiedy słuchałem pana profesora i myślałem też o tym, co się dzieje aktualnie i co ma przepotężną moc, czyli internet, nowe techniki komunikowania się, choćby przez Twittera, wprowadzanie coraz silniej znaków graficznych zamiast liter, znaków rozumianych jednakowo przez tych, którzy się komunikują gdziekolwiek są, to się zastanawiam, co to będzie ze słowami. Język to pierwsza, będzie być może pierwsza ofiara, ale słowa również znikną, bo no język to nie tylko przecież poszczególne słowa, to znacznie coś więcej. I zastanawiałem się, dlaczego pan profesor nie powiedział nic o tym, jak
anglofoni dają sobie z tym radę. To ciekawe, dlaczego pan profesor o tym... Wspomniałem. Ale nie ma jakiejś światowej rady. Nie ma. Ale język angielski, jak choćby się czyta od czasu do czasu, są artykuły w The Economist, jest też w kryzysie. Ci, którzy kochają język angielski, można powiedzieć, czego oni się boją? A boją się, że ten język też parszywieje. No, oczywiście trzeba by jeszcze tutaj Chomskiego, żeby zacząć wykład o semiotyczny, żeby próbować zrozumieć w kontekście tego pierwszego słowa, w jakim miejscu jesteśmy w sytuacji, w której coraz częściej za nas komunikują się maszyny, kiedy generowany komputerowo, a propos języka francuskiego, bardziej mi się podoba i bliższy jest mojemu rozumieniu francuskie słowo ordinateur niż komputer, ale w Polsce się przyjął komputer. Komputery generują słowa, wrzucamy jakiś kawałek tekstu, nie wiem, z języka portugalskiego, tłumaczymy go na polski i jednocześnie słuchamy, jak brzmi tekst francuski generowany nie przez człowieka, bo tego nie czyta człowiek, to można przełączyć głos kobiety, głos mężczyzny, ale w jednym i drugim przypadku to jest komputer, który generuje głos i zdania po zdanie w języku portugalskim, czy potem możemy jeszcze posłuchać, jakby po polsku to brzmiało, tekst wypowiada. Coraz mniej jesteśmy potrzebni tutaj. I jeżeli kłopot mają anglofoni, to jak my sobie poradzimy? Ja myślę, że Polacy to niezwykle inteligentny i sprytny naród i sobie poradzimy, tylko żeby to nie było jakoś, bo wtedy będzie z tym kłopot. Oddaję teraz głos Państwu. Bardzo proszę pytania. Pan rektor Węgleński, bardzo proszę. Ale ja dopowiem, jeśli może pan prezes pozwoli. Proszę. Pan prezes mówi, nie wie, jakie było pierwsze słowo, ale my wiemy, jakie było pierwsze zdanie po polsku zapisane. Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj, mówi mąż do żony, a zatem to właśnie pierwsze zdanie. No dobrze, przepraszam. Proszę bardzo, proszę pokazać mi dobry fundusz dla ratowania języka polskiego i przekażę. Kajny problem. Tu pan prezes powiedział, że nie wspomniałeś o internecie. Ja myślę, że po prostu to nie uważasz języka internetowego za polski język, że to jest coś zupełnie innego. Ale moje pytanie jest takie, czy polski język jest w stanie w ogóle nadążyć za współczesnością? I opieram się na języku właśnie internetowym. Jeżeli ktoś zamieści jakiś tekst, to pod tym są lajki lub hejty. Bo hejt jest od hejter, prawda? I powiedzmy, hejter po polsku to pewno jest nienawistnik. Już w drugą stronę, nie wiem jakie jest słowo. Natomiast jak zastąpić ten hejty i lajki? Co to będą? Nienawistniczki? Nienawistniczy. Czy lubczyki? Prawda? Teraz wydaje mi się, że z wieloma takimi słowami, które po angielsku są czteroliterowe, krótkie i bardzo trafiające do przekonania, że polski język sobie nie poradzi. I czy w Polsce istnieje, może nie wyposażona w jakieś uprawnienia regulacyjne, ale jakiekolwiek ciało, które mogłoby poradzić, co użyć zamiast hejtów i lajków, czy tak jak pan prezes zamiast świergotek powiedział Twitter, prawda? Może ktoś powinien, jakieś ciało się znaleźć, które może nie narzuci tej normy, ale doradzi sensowne rozwiązanie jakiegoś problemu językowego. No, ja tylko może od razu odpowiem. No, ja uważam, że oczywiście nie chodzi o to, że my kompletnie jesteśmy skazani na odcięcie się od światowego słownictwa, ale chodzi o taką asymilację rozsądną.
Myślę, że Rada Języka Polskiego, o której cały czas mówię, bo to jest najwyższy organ, który powinien po prostu stanowić o pewnym modelu naszego języka polskiego współczesnego. On mógłby radzić to. Gdyby był słownik tak pomyślany, o którym wspomniałem na końcu, gdzie by właśnie były sugestie, jak właśnie zastąpić, jakim słowem, czy świergotać powiedzmy Twitter, czy też innym, powiedzmy, to byłaby to jakaś forma jednak przybliżania. Nie chciałbym, żebyśmy wracali do doświadczeń Czechów, którzy na przełomie XVIII-XIX wieku wszystko, że tak powiem, nam czechizowali. Czechizowali, czyli nie ma muzyki, jest hudba, bo to nie jest proces normalny, ale wydaje mi się, że nie występując w roli obrońców takich okopów Świętej Trójcy, że my nie dopuścimy, że można byłoby jednak zadbać o to, żeby ten nasz język, którym my się posługujemy, żeby był językiem po prostu poprawnym, a moim marzeniem, żeby był piękny. Pan profesor Bralczyk, proszę. No, to będzie dopiero. Próbowanie sobie nie przez kilkudziesięciu nawet bardzo kochających język polski, językoznawców i ludzi kultury prawa do tego, żeby stabilizować albo też rozwijać polszczyznę, no byłoby pewnym nadużyciem w moim przekonaniu. Językoznawcy bardziej przyglądają się niż proponują. Ludzie kultury, twórcy czasem proponują i to się raczej nie przyjmuje. Są od czasu do czasu, pojawiają się akcje, które mają na celu wyłonienie na przykład nowego słowa. Traktuje się je jako zabawę. I tym chyba pozostają. Czy te słowa powinny być zastępowane przez polskie, te, które są zresztą zręczne? Bardzo ładnie się mówi like, prawda? To bardzo ładne słowo. Hejt zresztą niestety też. Znam ludzi, którym łatwiej się przyznać do hejtowania niż do działań nienawistnych. To umożliwia takie zachowanie i tym akurat pewne niebezpieczeństwo bym upatrywał. To dobrze, że się zajmujemy i troszczymy o polszczyznę, choć nie wiem, czy tego rodzaju akcje będą miały jakikolwiek skutek. Ale to dobrze, że one są. One nie tylko o nas dobrze świadczą, ale też ogólnie o społeczeństwie, że ono tak od czasu do czasu emanuje takie akcje, zjawiska. Tak naprawdę wydaje się, że zmienia się nie tyle język, ile mowa. Bardzo z dużą satysfakcją przyjąłem ten tytuł na ratunek mowie ojczystej, bo nasza mowa się zmienia. W języku to, co było, to i jest. I jeszcze więcej. Język jest urządzeniem w jedną stronę. Wchodzą nowe słowa, a stare nie znikają, bo możemy do nich zawsze wrócić. Gdzieś tam w tekstach one pozostały. W języku jednak zmieniają się struktury. Zmieniają się na przykład przypadki, które łączą się z jakimś czasownikiem. Czasem to jest zjawisko dziwne. Czasem możemy próbować znaleźć jakieś uzasadnienie, dlaczego wysyłamy SMS-a, choć wysyłaliśmy list. Dlaczego ta kategoria ożywionych rzeczowników jest w tej chwili coraz bardziej rozszerzająca się? Może chcemy wokół siebie widzieć żyjątka jakieś, a nie coś, co jest martwe. Może tak. Niekiedy te zmiany dotykają bardzo, powiedziałbym, rdzennej części języka. Najbardziej rdzenne są chyba zaimki osobowe. Kiedy uczymy się jakiegoś języka, to najpierw się uczymy, jak jest ja, jak jest ty, jak jest on. Tymczasem właśnie w tej sferze pojawiają się zmiany. Dzisiaj już mnie z celownika uciekło, już mówimy mi się wydaje. O czymś to pewnie świadczy, nawet w tym środku. Ale wydaje mi się, czy też mi się wydaje już coraz bardziej, że tego rodzaju zjawiska nie mogą być arbitralny jednak sposób potępiane. Co widziałbym jako możliwość, gdybym to ja był Panem Bogiem, jak mówił Ignacy Rzecki, ale co tam myśleć na próżno.
Więc gdybym ja był Panem Bogiem, to bym w szkole i to a nawet w przedszkolu uczył nie tyle, że język polski jest pełen pułapek i zasadzek i że to bardzo źle, jak się robi błędy ortograficzne, tylko bym pokazywał zabawę, bym pokazywał przyjemność, która płynie z używania języka polskiego. Z pewnym niepokojem słyszałem, że zabawy językiem mogą być jakoś no, źle odbierane, ale mnie to cieszy. Mnie cieszą absurdalne memy, które pokazują różnego rodzaju i swobodę w znajdowaniu nowych treści i jednocześnie satysfakcję z używania polszczyzny. Radujmy się tym, a nie cierpmy. I to jest chyba lepsze, to chyba daje większą możliwość nawet zachowania substancji, bo o te substancje chodzi. Czy naprawdę musimy znajdować polskie terminy? Od czasów śniadeckich jednak świat się trochę skomplikował. Dzisiaj już nie znajdziemy tych nazw, które oni tak łatwo z rękawa wysypywali, mogąc nazywać, a to pierwiastki, a to inne jakieś substancje. Nie, dzisiaj niestety rzeczy przychodzą do nas z zewnątrz razem ze swoimi nazwami. I jeśli te nazwy są łatwe do wymówienia, proszę bardzo. Czasem tylko bym na przykład pokazał, że to nie lubiki powinny być zamiast lajków, tylko podobki, bo polszczyzna tym jest wyższa od angielskiego, że nam się najpierw coś musi podobać parę razy, zanim zaczniemy to lubić. I to akurat wydaje mi się mogłoby być satysfakcjonujące, bo pokazuje naszą przewagę. I tak dalej, i tak dalej. Nie cierpmy z tego powodu. Nie cierpmy, bo cierpienie rzadko bywa konstruktywne i rozwijające. Dziękuję bardzo. Mogę? Proszę, proszę bardzo. Panie profesorze, drogi Jerzy, ja nie cierpię, ale naprawdę, kiedy idę i wsłucham wypominków i widzę te nazwiska tylko i wyłącznie w nominatywie i to ja cierpię. No nie dam rady, panie profesorze, nie dam rady, ja cierpię, ja nie mogę słuchać, ja wychodzę w końcu z kościoła, bo mówię, ja nie mogę tego dalej słuchać, także i czytać nie mogę, kiedy dostaję dokumenty i wszędzie zamiast dopełniacza w nazwisku czy w imieniu jestem nominativus. No naprawdę ja wtedy cierpię. Rozumiem, że nie powinniśmy występować w roli cierpiętników we wszystkim. Ale najważniejsze rzeczy, ja nie wiem dlaczego na przykład Rada Języka Polskiego, w której jesteś przecież członkiem i to znaczącym tam, nie występuje na wojnę przeciwko właśnie tej zarazie, ja to nazywam po prostu, z językowej, związanej z nazwiskiem i imieniem. Ja to... A dlaczego Rada nie wystąpi i nie zażąda? Uchwałę sejmową bym zgłosił. Ja cierpię. Można? To podrzucę panu profesorowi nowe pole badawcze. Czytałem takie akty oskarżenia w poważnych sprawach, gdzie prokurator pisze tak, że wzięto kij bejsbolowy, uderzono pokrzywdzonego w głowę i pozbawiono go życia. I to powtarza potem albo czasami sąd apelacyjny w sentencji wyroku skazującego na karę dożywotniego pozbawienia wolności używa też tych bezosobowych czasowników, rzeczowników czasownikowych w tej formie takiej przeszłej i przez czasami 100 stron nie wiadomo kto co zrobił. I jaki był stopień przyczynienia się z jednej strony do popełnienia czynu, a z drugiej do na przykład jakiejś samoobrony. I to jest realna i faktyczna plaga. Polecam też orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko jest dostępne na stronie internetowej i tam się roi od ento, ito, ano, ono. Zupełnie niepotrzebnie. Kiedy powinniśmy być jako prawnicy zwłaszcza świadomi tego, że zawsze określone zachowanie czy myśl trzeba przypisać konkretnemu podmiotowi. Nie, unikamy tego, a powiem Państwu taką anegdotę. W organizowanym przez sekcję polską Międzynarodowej Komisji Prawników
trzy lata temu otrzymaliśmy zestaw wyroków od sędziego z Pomorza, który chciał się pochwalić swoimi orzeczeniami, rzeczywiście dobrymi z punktu widzenia idei tej nagrody, nagroda sędzia europejski. I tam nie tylko zakreślił na czarno oskarżonego, już nie pamiętam, czy to był wyrok w sprawie z zakresu prawa pracy czy karnego, ale oskarżonego Józefa Kępka, ale to akurat nie było Kępek, tylko Kępka on się nazywał i nie napisali Kępki. Ale również wykreślił sygnaturę akt sprawy, wykreślił nie swoje nazwisko. Bo przez i w Polsce Ludowej, ale to jeszcze o kawał już wolnej Polski zahaczyło, wyroki sądowe były podawane czasami, bo nie zawsze, dzisiaj dopiero tak jest, do publicznej wiadomości bez nazwisk sędziów. Profesor Bartoszewski z pretensją do mnie powiedział, że otrzymał z Instytutu Pamięci Narodowej akta spraw go dotyczących, w tym wyrok, gdzie w IPN-ie wykreślili imiona i nazwiska sędziów i prokuratorów, którzy występowali w jego sprawie, a on to otrzymał w 50 roku, kiedy był skazywany. Dlaczego? Dlatego, że taki był zwyczaj. Nie podaje się nazwiska sędziów i prokuratorów i w ogóle aktorów procesu karnego, nie tylko z tego okresu, ale właśnie przykład sprzed 3 lat. Sędzia występuje o nagrodę honorową sędzia europejski i jednocześnie ma jakby wkodowane to, że wstydzi się swojego nazwiska, boi się swojego nazwiska, że zasłania się tym właśnie ono, ano, ento i to, jest bezosobowy. No i przy takim jakby wkodowanym podejściu do używania słów, które na wszelki wypadek ekskulpują mnie z ponoszenia odpowiedzialności za jakość tego, co ja napisałem. Kryję się za tymi bezosobowymi formami. To jest, myślę, jak się czyta teksty po polsku i w innych językach słowiańskich, to raczej jest przywara naszego języka i naszego sposobu komunikowania się niż w innych państwach, gdzie język słowiański jest językiem urzędowym. Podobnie w tych wielkich językach ONZ-owskich. Bardzo proszę. Pan prezes Biernat, proszę. Dziękuję bardzo, panie rektorze, za świetny wykład. Ja mam dwie uwagi i jeden cytat ewentualnie. Mianowicie pierwsza uwaga jest takim może swoistym pocieszeniem, to znaczy, że to narzekanie na pogarszanie się stanu polszczyzny i wypieranie słów polskich z mowy czy też z tekstów pisanych, no nie jest niczym nowym. Ja słuchając pana rektora przypomniałem sobie Alchemię słowa Parandowskiego sprzed, no nie wiem, 60 lat czy więcej, więcej, który cały rozdział temu poświęcił. Potem pamiętam Karafkę, La Fontaine'a, Wańkowicza, też był rozdział z cytatami. Nie wiem przypadkiem, czy na przykład Tuwim w Pegas Dęba o czymś takim nie pisał. Ale w każdym razie to jest dlatego może pocieszenie, że to było przed 89 rokiem, przed Unią Europejską i już wtedy zauważano tę tendencję i no, język polski, mowa przetrwała i życzmy sobie, żeby dalej trwała. Drugi komentarz jest taki, że kilka tygodni temu, już nie pamiętam, albo w Polityce, albo w Tygodniku Powszechnym przypomniano takiego lekarza, ginekologa krakowskiego Kurkiewicza z początku XX wieku, który miał niezwykłą pomysłowość przy tworzeniu takiego polskiego słownictwa seksualnego. To ono się nie przyjęło, na szczęście jest niezwykle zabawne, ale pokazuje, że takie próby spolszczania w różnych dziedzinach występowały dawno. A cytat w nawiązaniu do tego przykładu, który podał pan prezes Rzepliński, tego kija, który stracił życie, to jest taki wspaniały, pamiętam, cytat z humoru ze sztów szkolnych z nieodżałowanego
przekroju, gdzie było takie sprawozdanie, wypracowanie szkolne z wycieczki szkolnej i było mniej więcej coś takiego. A wieczorem rozpaliliśmy ogień wraz z panem kierownikiem, który palił się wesoło i błyskał złotymi iskierkami. Więc to też jest to. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, to pan. Mirosław Bańko, pan prezes Rzepliński zapytał o pierwsze słowo i mi się wydaje, że to nie jest takie ważne, jak brzmiało pierwsze słowo. Dużo ciekawsze jest, jak brzmiało drugie słowo, ponieważ dopiero drugie słowo daje nam coś, czego nie mamy, kiedy mamy tylko jedno słowo. Niewiele możemy powiedzieć, mając jedno słowo, kiedy mamy dwa słowa, możemy już się spierać, możemy dyskutować, to jest zupełnie nowa jakość. A więcej, kiedy mamy dwa słowa, to mamy możliwość wyboru. Otóż wydaje mi się, że ta możliwość wyboru to jest coś bodaj najcenniejszego w języku. I dlatego zawsze, kiedy słucham takich głosów troski o rozwój języka, często szlachetnie motywowanych, no to widzę, że one zmierzają w sumie do tego, żeby tę możliwość wyboru ograniczyć, żeby jakieś słowa eliminować. No to nie wiem, czy to jest dobrze, dlatego że jeżeli jakieś słowa w języku są, to one są komuś potrzebne. Czy nam się może to czy inne słowo nie podobać, jako jakiś tam wstrętny barbaryzm, śmieci i tak dalej. Ale są ludzie, którzy ich używają. No to jest jak, wiem, jak w modzie ubraniowej. Znaczy ja mogę nie lubić spodni w kratkę, no a to nie noszę, ale czy mam innym zabraniać? Apeluję o to, aby zachować tę możliwość wyboru, z której korzystamy. Można odpowiedzieć? Proszę. Otóż proszę pana, ja oczywiście, broń panie Boże, ażebym właśnie zabrał komuś wyboru. Ale ja bym chciał, żeby był wybór. Natomiast jeśli nie ma wyboru, to wówczas stajemy i tylko i wyłącznie korzystamy z danego języka. W XIX wieku właśnie wzmiankowany przeze mnie Skobel, Fryderyk Skobel, razem z trzema innymi kolegami przygotowali taki potężny słownik terminologii lekarskiej, bo cała terminologia istniała wyłącznie po łacinie i zastosowali z tego języka właśnie, z tej terminologii wiele, bardzo wiele weszło do języka używanego. Oczywiście, że część lekarzy stosowała dalej łacińskie terminy, bo to była naturalna rzecz, ale mieli wybór. Natomiast jeśli nie będzie owego wyboru, to będziemy skazani na to ubożeje, na tą sytuację, że oto my jesteśmy tylko i wyłącznie, możemy posłużyć się właśnie Twitterem czy powiedzmy memem, bo nie mamy innego polskiego języka. Proszę bardzo, jeśli będą takie wybory, to wówczas jest pewne bogactwo, także pokazuje języka. Ja nie zgodzę się, że nie ma możliwości stworzenia nowych terminów, nowych słów, nowych, co nie znaczy, że to mają być obligatoryjne. Ale nie, stwórzmy sobie możliwość właśnie owego wyboru, a nie bądźmy tylko i wyłącznie niewolnikami tego, co nam podrzuca po prostu świat nieustająco się rozwijający i wrzucający nam cały czas owo słownictwo międzynarodowe, czy tam powiedzmy prawie angielskie, bo to właściwie nie wiadomo nawet, czy to jest już angielskie. Ja się nazywam Piotr Żmigrodzki, jestem dyrektorem Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Przyjechałem z Krakowa z dużym zadowoleniem, czy z dużą radością przyjąłem to zaproszenie, ale nie będę ukrywał, że nie przyjechałem tutaj wyłącznie w celu wysłuchania tego wykładu, ale przede wszystkim w związku z tym, że instytutowi naszemu zmniejszono finansowanie budżetowe w tym roku, podobnie jak innym instytutom humanistycznym Polskiej Akademii Nauk. No i w związku z tym szukam różnych możliwości odwrócenia tego trendu. Między innymi jest spotkanie jutro z prezesem Polskiej Akademii Nauk i tak dalej. W każdym razie to jest jedna rzecz, która tutaj ma znaczenie, że właśnie te prace dotyczące językoznawstwa, badania języka może nie są tak doceniane i tak oceniane, jak byśmy tego
chcieli. No a tutaj niewątpliwie państwo musi być tą instytucją sprawczą i sponsorską, powiedzmy, bo prywatne instytucje, mecenat prywatnych wydawców już w tej chwili zawiódł, już się skończył. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, wydaje mi się, jest niezwykle ważne, to co ujął pan profesor w swoim tytule wystąpienia, że nie tylko językoznawcy powinni działać, nie tylko od językoznawców zależy. Ja bym powiedział, że właściwie głównie nie od językoznawców, dlatego że językoznawców mało kto słucha. Może profesora Bralczyka słucha. W każdym razie ogląda. Profesora Bańki porady czyta gdzieś tam, prawda? Natomiast anegdotycznie powiem tak, że odkąd jestem dyrektorem, to jest lat 7, jeden jedyny raz media z własnej inicjatywy przyszły do Instytutu. Z jakiego powodu? Otóż zdarzyło się takie, było takie wydarzenie, że szaleniec pod wpływem będący narkotyków wtargnął do Instytutu z bronią w ręku i w wyniku szamotaniny no, ranił portiera, między innymi. Na szczęście się to dobrze skończyło, ale był to właśnie jedyny wypadek, kiedy różne redakcje do Instytutu doszły, wywiadów udzielaliśmy na temat tego zdarzenia, natomiast nie udało się nam w żaden sposób zainteresować ani uprosić, mimo że zapraszaliśmy, żeby kiedyś przyszli również popatrzeć, żebyśmy im mogli opowiedzieć o tym, co w Instytucie robimy. I to jest właśnie rzecz tutaj, myślę, bardzo ważna, że ja myślę, że istnieje grupa ludzi, którym dobro, piękno języka polskiego leży na sercu, którzy są wrażliwi na błędy językowe. To grono jest jednak stosunkowo wąskie w stosunku, w porównaniu do całego społeczeństwa. No i problem oczywiście jest taki, jak trafić do tych pozostałych, bo tak jak mówił pan profesor, audycje nawet czy profesora Miotka, czy profesora Bralczyka pojawiają się w różnych porach na antenie takich, których nie można tych audycji właściwie znaleźć, jeśli ktoś nie śledzi pilnie ramówki. W związku z tym właśnie wydaje się, że tu jest tutaj kwestia no, taka, którą należałoby zacząć pewnie od najniższego szczebla, to znaczy od edukacji, a wcześniej oczywiście od edukacji nauczycieli, żeby te wzorce starali się jakoś promować i przede wszystkim zainteresowanie językiem. No i też zgodziłbym się z tym, co tutaj ktoś z przedmówców mówił, że raczej myślę, że nie powinno się piętnować, czy też nie tylko piętnować, dlatego że jeśli tutaj ktoś użył tego słowa, taki hejt poprawnościowo-językowy, on istnieje w internecie. Jeśli nawet na bardzo poważnym forum czasem internetowym ktoś popełni błąd jakiś, omyłkę, to później następuje 100 listów jest dyskusji często na temat tego właśnie, jak to on źle zrobił, jaki to jest mało wykształcony i tak dalej. Więc ja myślę, że właśnie oczywiście pokazywać błędy można, ale trzeba próbować promować te dobre użycia polszczyzny. Dobre, a to są użycia dobre, stosowne do sytuacji. No można by o tym wiele mówić, ale myślę właśnie ważne jest, że tutaj nie tylko językoznawcy, a nawet nie przede wszystkim językoznawcy, bo językoznawców jest za mało, żeby cały naród, że tak powiem, uświadomili w sposób bezpośredni, mogą to robić w sposób pośredni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani profesor Łętowska, proszę. Ja myślę, że robimy pewien błąd, mówiąc o tym, że trzeba komuś kazać, żeby dobrze mówił. Trzeba go zachęcić, żeby chciał mówić i żeby
było zapotrzebowanie na takie mówienie. Krótko mówiąc, lutnie powinien dzierżyć Bekwark. I to jest moja odpowiedź na ten postulat pana profesora Ziejki, żeby może dać troszkę uprawnień władczych Radzie Języka. Wydaje mi się, że to nic nie pomoże. Ani żadna uchwała sejmowa nie pomoże. Ani nie pomoże ni kazanie komukolwiek, żeby mówił ładnie. Po pierwsze, musi umieć mówić. To jest raz. Po drugie, musi zainteresować tych, którzy chcą go słuchać. To jest dwa. A władcze nakazanie komuś, żeby mówił dobrze, to przypomina mi z czasów mojej młodości historię, jak to bodajże Kobieta i Życie Praktyczne jeszcze wtedy się nazywało, to było bardzo dawno temu, ogłosiła konkurs, jak zamienić szlafrok na coś polskiego. No i wyszła Podomka. Nawet, proszę państwa, zdaje się, ktoś tak mówi. Tyle tylko, że moje pytanie jest takie, czy my chcemy Radę Języka Polskiego do rangi Kobiety i Życia Praktycznego sprowadzić? Nie. To ja już wolę, niech Rada wobec tego wydaje opinię. A jedna taka uwaga. Przecież nikt nie broni organowi opiniodawczemu wydawać regularnie chociażby słownika tych zastępników wyrazów obcych. Opiniowanie mieści w sobie ogromny wachlarz możliwości. W związku z tym trzeba, żeby oni chcieli chcieć, panie profesorze. No i to wobec tego byłoby na tyle. Ale jeśli mogę, mogę? Proszę, oczywiście. Pani profesor, ale ja właśnie pociągnę ten wątek. Mianowicie, skoro zostałem tu zupełnie nieoczekiwanie zaproszony do Trybunału Konstytucyjnego z takim właśnie tematem od pana profesora, to znaczy, że jest więcej ludzi, którzy chcą, którzy rzeczywiście chcą, ażeby coś robić także w tej dziedzinie tutaj, że to nie jest tak, że jest to nam całkowicie obojętne, bo oto Rada wydaje opinie, których nikt nie czyta prawdopodobnie poza autorami tego, czy też niewielu czyta, bo się okazuje, że my przechodzimy obok tego. Powiadam, ja od czasu do czasu no, wpadam w pasję, kiedy słyszę owe, już przysłowiowe, tutaj będę mówił owe nazwiska w nominatywie i imiona i w tekście coraz częściej czytam, to po prostu ja już nie jestem w stanie pozostać absolutnie, no, łagodnie patrząc na to, co się dzieje dookoła mnie. Skoro w Trybunale Konstytucyjnym jest dyskusja na temat języka, to i tyle osób z państwa przyszło, ja się spodziewałem parę, trzech, pięć, siedem osób maksimum, a tutaj pełna sala, panie prezesie, to się zupełnie, to znaczy, że jednak komuś się chce, ażeby właśnie zastanowić się nad tym, co zrobić, ażeby mowa polska była piękna. Nie wiem, czy państwo wiedzą, istnieje jedno, w jednym z państw unijnych, to jest jedyne państwo, Rada Języka Narodowego jest wpisana do konstytucji jako organ władzy konstytucyjnej. Tak jest w Konstytucji Republiki Litewskiej. I ponieważ jest to organ władzy konstytucyjnej, więc wyrażana wielokrotnie w naszych bardzo dobrych relacjach z Litwinami, z sędziami litewskimi, kontaktach sprzeciwu wobec stanowiska Rady Języka Litewskiego. Dalej Miller, pisany po niemiecku, jeżeli staje się obywatelem litewskim, będzie pisany Milleris po litewsku, a Kowal będzie Kowalis, Kowalis, i na to nie ma rady, a język litewski nie rozwija się, więc administracyjnie zarządzanie językiem jest rzeczywiście bezproduktywne. Można to robić, ale wydamy pieniądze, powołamy urzędy, policję językową, no bo żeby coś potem regulować, no to ktoś musi temu organowi regulacyjnemu poddać sprawę. Natomiast to, o co powinniśmy w moim przekonaniu bardzo mocno dbać, to o to, żeby być może tak jak u Niemców istniała ta wysoka polszczyzna, piękna, która tak naprawdę niespecjalnie się przejmuje tym, że istnieje brzydka, bardzo pospolita polszczyzna,
gdzie przecież całej masie Polaków, ale również Niemców, ale również Niemcom, ale również Francuzom i tak dalej, wystarczy 1000 słów. To jest stwierdzone przez badaczy, językoznawców. Czasami są to ludzie niezwykle potężni. Czytałem taki tekst o tym, iloma słowami posługują się kanclerze Republiki Federalnej. Jest to, umówmy się, najpotężniejsze państwo na kontynencie i tak będzie dalej. Każdy z nich posługiwał się właśnie, może poza obecną panią kanclerz, ale ona jest w 1/4 Polką, to może dlatego jest lepiej, właśnie zasobem 1000 słów. Ależ oczywiście, na przykładzie Kola. Kol 1000 słów porozumiewał się ze wszystkimi, łącznie z Niemcami. Więcej mu nie było potrzeba. Czy to, co on mówił, nie trafiało do innych, nie zmieniało niemieckiej rzeczywistości? Schroeder, tak samo. Może jego wokabularz jest silniejszy, bo Kol nie mówił żadnym innym językiem poza niemieckim, ale Schroeder zdaje się, że mówi dobrze po rosyjsku, więc jego wokabularz jest silniejszy. I to też jest problem, jak ubożeje język i przez ubożenie on przestaje być piękny. I to, jaką intonację mówimy, jak układamy zdania, ma kapitalne dla mnie znaczenie. Natomiast o tym trzeba rozmawiać, dekretować byłbym bardzo sceptyczny wobec tego. Natomiast rozmawiać tak, bo choćby ta nasza rozmowa dzisiaj, piękny wykład pana profesora, służy temu, żebyśmy coś koło tego robili. Niedawno została uchwalona ustawa krajobrazowa, prawda, której celem jest to, żeby uratować polski krajobraz od brzydoty, która jest także takim ubocznym skutkiem kapitalizmu. Możemy nic nie robić, mówić, że wolny rynek to kiedyś ureguluje. Ale lubimy jeździć, wjeżdżamy do Słowacji czy do Czech i tego nie ma. Chcielibyśmy, żeby było podobnie. Nie sądzę, żeby tamto regulowali jakimiś bardzo surowymi karami administracyjnymi czy karnymi. Piękno krajobrazu tam ludzie dbają, można powiedzieć, no, rodzą się z tym i mają potrzebę nie niszczenia krajobrazu. Przez te różne napisy, które już nic nie znaczą, nikt tego nie czyta, w erze internetu czasami ktoś zapomniał zupełnie, że coś tam powiesił. Ale dalej siłą takiej swoistej inercji to trwa. Podobnie z językiem. Myślę, że jest wspólną odpowiedzialnością tej grupy, która kiedyś się nazywała ładnie inteligencją, dbanie o piękno języka. Nie wiem, czy pan profesor Bralczyk się zgodzi. I co myślisz, Jurku, o tym? Wyszedł chyba. Nie, jest. A jest. Nawet bliżej teraz już jest. To ja dopowiem jeszcze, proszę państwa, ale rzeczywiście, bo ja właściwie jestem teraz już tylko i wyłącznie zabytkiem od 10 lat, zajmuję się tylko zabytkami. Z wielkim trudem wprowadzaliśmy w Krakowie pojęcie tak zwanego parku kulturowego w samym centrum miasta. Wydawało się, że nie ma sposobu na wprowadzenie zasad uregulowania, że nie można będzie zniszczyć tego, co było. Czyli jak wystarczy zobaczyć, myśmy w Skosku, w Społecznym Komitecie na naszej stronie pokazywaliśmy, jak wyglądała ulica Floriańska jeszcze 10 lat temu, czy 5 lat temu, a jak wyglądają te same budynki obecnie. Można było uregulować to odgórnie, więc to właśnie powiadam. Ja nie chcę nikogo karać za to, że mówi brzydko po polsku, ani też, że nie używa pięknych słów. Natomiast niewątpliwie trzeba rozmawiać i jak powiadam, być może, że z takich rozmów, nawet z takich spotkań zrodzi się coś, co właśnie pojawi się. Słownik, który będzie pokazywał ową możliwość wyboru różnych słów dla oznaczenia jakiegoś kolejnego urządzenia,
stworzenia czy jakiegoś nowego wynalazku. Jak powiadam, gdybyśmy nie myśleli o tym, to byśmy zatrzymali się na XVIII wieku w naszej polszczyźnie, gdyby nie było Przybylskiego, gdyby nie było Śniadecki, gdyby nie było innych, którzy wprowadzali nową także terminologię do nauki. A zatem, jak powiadam, jestem jak najdalej od sytuacji takiej, jaka jest we Francji, że tam minister decyduje absolutnie o takim albo innym słowie, którego wolno używać, a którego nie wolno. Ale u nas może byśmy udało nam się rozmawiać i poszerzać krąg właśnie tych pracujących wokół językoznawców, bo tak jak powiedział profesor Żmigrodzki, nawet im teraz zmniejszają dotacje na pracę właśnie w Instytucie Języka Polskiego. Okazuje się, że nie ma jednak dbałości. Zrobiono ustawę, powołano radę i na tym się skończyło. Na to już nie ma pieniędzy. A zatem, a może rzeczywiście państwo powinno jednak dbać. Też uważam, że bardzo daleko jestem od tego, co się dzieje na Litwie. Byłoby to bowiem, powiedzmy, nie do przyjęcia dla mnie, ale sądzę, że na przykład wprowadzenie tego typu dyskusji otwartej o stosowaniu owego nominatywu we wszelkim nazwisku, no nawet łącznie z tymi księżmi, można byłoby coś wprowadzić, ażebym ja nie grzeszył w każdą niedzielę na kazaniu, bo ja wtedy grzeszę, ja po prostu, no. Dobrze. Ale bardzo a propos tego, ten pomysł, słownika, no, który by wprowadzał nowe słowa, jest o tyle ciekawy, do tej pory mieliśmy do czynienia, bo zdarzały no się takie słowniki, które pokazywały, jak brzydkie słowa obce zastępują piękne tak polskie. Teraz byłoby to, jak brzydkie słowa obce zastąpić pięknymi nowymi tak słowami polskimi. No bardzo to byłoby ciekawe, chętnie bym taki słownik poczytał. Ale trzeba go napisać, kochany, trzeba go napisać, tak. Bardzo proszę, tam. Jeśli można, ja chciałam nawiązać tutaj do tego, o czym pan profesor mówił, to znaczy do tej instytucjonalnej ochrony języka polskiego i przypomnieć to w końcu niedawna historia lata 90., kiedy po pierwsze ożywiano dekret o języku urzędowania władz rządowych i samorządowych, między innymi dzięki również Trybunałowi Konstytucyjnemu na wniosek Najwyższej Izby Kontroli, ale kiedy także uchwalano ustawę o języku polskim i wpisywano język polski jako język urzędowy do Konstytucji. Proszę Państwa, te wszystkie działania wtedy nie wzięły się tylko z miłości do języka polskiego, aczkolwiek niewątpliwie twórcom tych aktów ta troska o język przyświecała, ale one się wzięły również z czysto ekonomiczno-finansowych uwarunkowań związanych z zastępowaniem języka polskiego językami obcymi, w szczególności językiem angielskim, ale także innymi językami, przy podpisywaniu różnego rodzaju umów międzynarodowych, kiedy nasze państwo płaciło dość spore koszty odrzucenia języka polskiego i przyjmowania różnego rodzaju zobowiązań bez tłumaczenia ich na język polski, właśnie w języku angielskim czy języku włoskim. Tego typu przykłady można byłoby podawać, analizując, no już można powiedzieć, historyczne dokumenty, które przygotowywała Najwyższa Izba Kontroli po kontrolach różnego rodzaju prywatyzacji, dużych, sztandarowych prywatyzacji. Ja tylko jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że kiedy prywatyzowano fabrykę samochodów osobowych, to umowa, którą akceptował rząd polski tutaj zaraz obok w Alejach Ujazdowskich, była na posiedzeniu Rady Ministrów rozpatrywana przez Radę Ministrów w języku włoskim, a członkom Rady Ministrów została przedstawiona na dzień przed posiedzeniem Rady Ministrów. Jak możecie się Państwo domyślać, ja już może tutaj nie wspomnę, który to był rząd, ale nie jest, o ile jeszcze w miarę
niemiecki było godne 50., to język włoski nie należy do języków, które są powszechnie znane. I można powiedzieć, że to, że rząd polski przyjął, zaakceptował umowę, no też świadczyło o sposobie wykonywania władzy, ale przytaczam te przykłady, żeby powiedzieć, że ta ochrona języka polskiego często powinna być warunkowana nie tylko troską o piękno naszego ojczystego języka, ale także po prostu takimi naszymi twardymi interesami, które się przekładają na finanse publiczne. Obawiam się, że ta umowa liczyła 368 stron i po polsku ministrowie, nawet gdyby otrzymali to tydzień wcześniej, też by nie przeczytali. Nie widzę więcej zgłoszeń. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, przede wszystkim naszemu dzisiejszemu wykładowcy.